Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest kolejny odcinek Let's Play Sonic Forces. O, nie mam dysku. Zaraz, a co to jest? Ha. Płyta. Czy Mania przypadkiem nie była cyfrowa? Zobaczmy to. To ciekawe. Okej. O! A to co? Dobra, koniec tych. Tego chrzanienia. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Mania Plus. Wracamy do Sonic Mania. Żeby nie było, że skasowałem Let's Play i nic teraz nie robię z nim, w sensie z oryginalnej Mania. W ramach tego zrobiłem livestream dwugodzinny ponad, gdzie przeszedłem z powrotem całą Manię, więc spokojnie. Jak ktoś nie ogarnia, to możemy... To może obejrzeć livestream i wszystko będzie ok. Ale nie od tego ten jest Let's Play. Będziemy robić Let's Play z Encore Mode, który jest DLC i będziemy coś robić. Nie wiem, nie grałem nigdy jeszcze w Encore Mode. Dopiero co skończyliśmy livestream i stwierdziłem, nie, nie mogę, po prostu nagram to dzisiaj, zmontuję to i wyślę to jutro, żebyście mieli praktycznie od razu odcinek z Encore Mode. Bo oczywiście jak przejdziemy Encore Mode, to mogę spokojnie to wszystko streamować, więc let's do it! Fajna muza tu jest. Tylko 3 save'y. Okej. Wow. Ej, to jest fajne, to mi się podoba. Okej. Wow. Okej, więc teraz chyba wracamy z Sonic Forces, tak mi się wydaje. Bo było powiedziane, że bodajże Sonic Mania Adventures nie jest kanon. Więc... Okej, okay. Angel Island Zone. Niestety to nie jest pełny zone, tak od razu wam powiem. Sonic Fear Knuckles, ale styl to jest bardzo fajne, że... powraca to. Jest tu... nie. I ten remix. W ogóle taka ciekawostka a propos tego remixu. Jak normalnie cały soundtrack był robiony przez T-Lopesa. Jak dobrze wszyscy o tym wiemy. Tak, ten... To jest jedna muzyka chyba, która nie była przez niego robiona. O. A kto to? Sonic Attract One. O, szybko poszło. A kto to? Muszę teraz wybrać kogoś. A więc to jest Mighty i Ray z... Mighty jest z Sega Sonic the Hedgehog i Knuckles Chaotix i Ray z... Sega Sonic the Hedgehog i sądzę, że wezmę sobie Raya. Jej! A to jest Heavy Magician. Ogólnie bardzo lubię Raya i wolę go bardziej niż Mighty'ego. Nie żeby coś, ale... Mighty mi się też podoba jako postać, ale... Okej, więc jak tym wiem się, co tak leci i jest jak Cape Mario, tylko że lepszy. Okej. Sonic? Mogę go jakoś przywołać? Bo to jest na wzór Knuckles Chaotix i Knuckles Chaotix, dobra, czyli jednak się... Dobra. Czyli teraz chyba Magician ożywił wszystkich. Ożywiła! Bo to jest kobieta. Ożywiła wszystkich. I wróciliśmy do Manii. To wygląda tak samo, tylko że jest po prostu sunset, więc... Cały myk Manii Encore Mode polega na tym, że nie mamy tutaj żyć. Więc... no. To w zasadzie tyle. Nie mamy tutaj żyć, jesteśmy... Po prostu, jak giną nam postacie, to wtedy giną nam życie, że tak powiem. Więc no.
Nie wiem, czy od razu wszystkie tutaj szmaragdy znajdę, bo podobno jest trudniej znaleźć te special stage'e. Są w innych miejscach podobno, więc... No, możliwe, że po raz pierwszy zobaczymy bad ending. Mam nadzieję, że nie, ale... Ale śmiesznie było, szczerze powiem. Bo w takim wypadku będę musiał jakiegoś gajda poszukać z tym. O. Oh. Dobra, o, więc teraz, tak. Zdobyliśmy Sonika i teraz Sonic jest naszą zapasową postacią, czyli na przykład jakbym teraz My Team umarł, to wtedy on się zamieni w Sonika. No i My Team ma taki drobdash, znaczy nie drobdash, tylko ten, no. Stomp, jak z modern gier. Zobaczymy, czy działa to trochę na slopach, ale niezbyt, ale cóż. I ogólnie to jest mega fajne na bossu. Więc no mówię, no... Nie bądźcie na mnie źli, jeśli nie zdobędę wszystkich szmaragdów chaosu. Od razu. O! Okej. No, możesz tu wejść. No więc gramy dwójką z Sega Sonic The Hedgehog, więc... Ogólnie nie będę robił tego, że kilka postaci będę przechodził na raz. Okej. Ale Smitey jest naszą... zapasową postacią. Kurde. Taką dobrą zmarnowałem. No. O. Okej. Okej, więc pierwszy akt Green Hill. Vanquor Mode zrobiony. O! Fajnie. Dobra, w ogóle te animacje Mighty... Reja. Więc mówię, nie wiem gdzie są. Powinienem niby eksplorować i tak dalej, ale mi się nie chce. Ale no postaram się eksplorować, żeby znaleźć te szmaragdy jednak. Kurde, właśnie na livestreamie Sonika jak grali w Encore Mode, to pokazali jeden special stage, ale już nie pamiętam gdzie to było. By się teraz przydało bardzo. Może to dziwi mnie. Teraz będę się musiał praktycznie gry od nowa uczyć, jeśli chodzi o szmaragdy. Dobra, tu nie chcę iść. Bo już nawet z oryginalną manią pamiętam, że miałem problemy, bo wiedziałem tak naprawdę tylko gdzie jest Oil Ocean i bodajże w... no w Green Hill. I w zasadzie tyle na wszystkie inne... A właśnie, skoro już tu jestem. To jest nowy bonus. I który ma muzykę z Trap Tower. I szczerze powiedziawszy, trochę mi się nie podoba, że wykorzystali to. Fajny jest ten remix Trap Tower. No nie. Ale... no... Kurde, zmarnowałem znowu tą cholerną... kurde, zapomniałem co chciałem. Dlaczego tyle tutaj dostaję tych... elektrycznych tarcz? What the hell? O co chodzi? Dlaczego w normalnej grze tak nie ma? Dawajcie mi tyle tarcz w normalnej manii. Elektrycznych, rzecz jasna. Bo wszystkie inne oczywiście są... wszędzie, kapel. Są wszędzie, ale te, które mi są potrzebne, to nie... Kurde, coś mam w gardle dzisiaj. Pewnie potem na streamie to jest wszystko. Dobra, ale kurde, na serio, ja chcę znaleźć te wszystkie szmaragdy. Jeszcze nie widziałem żadnego pierścienia. Kurde. Chyba nie znajdę tego. Green Hill Zone Act 1. Act 2. Kurde. Już się gubię w liczbach. Dobra, więc macie znowu praktycznie powtórkę z rozrywki, że Pixel jest kapten, jest nubem w manii. I'm dead! Bo...
W normalnej manii już jestem w miarę okej, okay, ale tutaj... Dobra, jakoś się zmienili? Nie, no to jesteś mega easy. Okej, okay. No i zrobiliśmy. No, wiesz co, więc... Green Hill Zone i 0 szmaragdów. Niezły wynik. No, czy to się jakoś zmieniło? Nie. Nie ogarniam w takim razie. Niby to się dzieje technicznie rzecz biorąc po Forces? Ale to się nie dzieje po Forces? Więc... Why? No, znowu ta animacja. Okej. Abym tu coś znalazł. No serio, po tym odcinku chyba będę miał gajda przy sobie zawsze. W jakich zonach jest... gdzie jest... Captain? Jest... szmat chaosu. Wow. Aż takich zmian tu ja się kurde nie spodziewałem. Zmienili kompletnie grę, dodając ten jeden blok zamiast sprężyny. O kurde, kompletnie nowa gra. Dlaczego to kosztuje tylko 5 dolarów? Wagon, chociaż... Kurde. Czy ja Ray... Kurde. Czy ja Rayem tam nie dolecę? Chyba nie. Chciałbym bardzo tam dolecieć. Kapitan. To sobie doleciałem. Dobra. Kapitan. Nie. Nie bijcie mnie. Ej, ale tu już mogę się wycofać Rayem. Aha! O, już mi się podoba ten tag team mode. Znaczy to nie jest tag team mode, ale dobra, nieważne. Bardzo mi się to podoba. Bardzo ogólnie encore mode jest z tego co widzę stylizowany na Knuckles Chaotic ze swoim tym gameplayem drużynowym i tak dalej. Podoba mi się to. Knuckles Chaotic nadal uważam, że jest bardzo underrated grą klasyczną. Akt pierwszy też bez szmaragdów. Zmienili chyba mu logo. Albo to tylko kolory. Nie jestem pewien. Ja nie wiem, teraz tych hitów zajmuje. No co?! Goddammit. Zginąłem na bosie, na tym bosie, are you kidding me? Tak, Ray, zbieraj te pierścienie. Jest, kurde. To było bardzo... Bardzo wstydliwe. Boże, te ich animacje są świetne. Dobra, akt 2. Ja tutaj nie zamienię już szmaragdu. To będzie kappa. Ciekawe jestem, czy na co jest bardziej jakoś... Nie. Ale ty... O, te zielone jest przecież tak... Bardzo na prędkość nastawiona. Dobra. Trzeba by nazbierać trochę postaci. Tak ogólnie, bo tak... Tak niby lecę tak z tym. Nic nie robię. A tu zaraz mi się postacie skończą, bo tu nie ma żyć. Więc trochę będzie przypał, jeśli tego nie zrobię. Okej, chyba... Chyba pójdę tu za... Mogę... Nie. Pójdę tu, bo tu może być... Nie! Kurde! Tu może być ten szmaragd? Nie, to jest bubble shield.
A w sumie mogę wziąć sobie. No! Dobra, przejdź to. Czy więcej jest? Nie. Ech, nie lubię się rozglądać za takimi rzeczami. Dlatego lubię, jak w grach Sonica nie ma tego szukania special stage i tak dalej, tylko... Na przykład w Sonicu 1 i CD to mi się podobało, że po prostu był zawsze na końcu poziomu. Albo w Sonicu 2 był... no po prostu... W tym. No, jak to było? No gdzie był? W Sonicu 2 były to checkpointy po prostu. Mogę normalnie szkodzić. Jestem głupi. Więc no, w Sonicu 3 też to było fajne, że można było wyeksplorować, ale nie wiem, w Sonicu 3 było tak łatwo do znalezienia, tak samo jak w Mani oryginalnej. Tutaj jest trudniej. To say the least. I tu jakoś. O, kurde! Dobra, skakuję. Nie, ciekawy jestem, czy Encore Mode ma takie podzielenie na good i zły. Ale kurde, słyszałem, że podobno one są trudne, więc... No, mam nadzieję, że przeżyję. Dużo pierścieni zdobywam najpierw. Jestem zestresowany. Nie mogę tak pozwolić za pierwszy... Pierwsza stage już mi dupę by skopał. Okej, stage, a w ogóle 3D model Mighty'ego jest fajny. Po raz pierwszy, kiedy Mighty był w 3D. I Ray tak naprawdę, chociaż Raya tu nie ma, ale... Still. Pamiętam, jak Aaron Weber nawet z tym się męczył z tym special stage'em, bo miał dwusekundowy delay. Po prostu nawet nie mogę sobie wyobrazić, jak to musi być okropne. Ujena, no to mi jest tak daleko. Oh boy. Ja teraz wejdę w Mach 3. Oh shit. No to tu właśnie przegram. Ogólnie. Jak ja tego nie skrzaniłem? Chyba wiem, że tam jest ten taki ring box, ale wolę nie ryzykować teraz. Nie! Dlaczego ja to zrobiłem? Pierwszy special stage. Ja tego w życiu nie zrobię. Oh boy. Lamiący piksel Sonica powraca. Kurde. Tyle szukania na marne. Znaczy niezbytnio na marne, bo teraz wiem przynajmniej, jak wygląda special stage. A to znaczy, że będę musiał znaleźć... Jeśli następną wizytę w nim wygram, to... To znaczy, że będę musiał szukać aż 14 pierścieni. Sweet. Więc muszę chodzić w jakieś niekonwencjonalne miejsce w takim wypadku. Tam mam iść? Nie, chyba nie. Ogólnie bardzo mi się podoba, jak teraz charakteryzują Mighty'ego i Ray'a jako takich przyjaciół kurde, Tails. Jako takich swoich przyjaciół. Nie. Nie, jeszcze raz nie. Nie gram Tailsem. Żadna siła mnie nie zmusi do tego. I teraz gdzie? Tutaj jest Cuphead. To jest potrzebny... Knuckles. Ciekawe, czy Mighty by mógł w te rzeczy... Ale, w te rzeczy. W te... Drugi Knuckles włazić. No teoretycznie... Teoretycznie powinien był.
Teoretycznie powinien by mógł. Jak nie ma. Też nic nie ma. A może to coś będzie? I'm dead! Chyba. Nie. Coś może będzie? Pewnie będzie te postacie, bo tu był normalnie. Co, no. Ja mam na Krysa, no to. O. Mighty, który normalnie był po prostu reskinem Sonika w Knuckles Creatics. Tak teraz jest Mighty i End Tails. End Knuckles. Mandray. No cóż. Gdzie mam teraz iść? Z tym. Więc co on zrobi? Czy mam się jakoś... Nie, no serio, co jest? Czemu nie? Tails, teraz się możesz przydać bardzo. Tails! Okej. Okej. Teraz nie ogarniam na serio, gdzie mam iść. Zgubiłem się. O, może to nie. Zgubiłem się, autentycznie się zgubiłem. Jej, lightning się teraz, ale po co mi ona teraz? Nie! Dobra, przejdę przez ten trigger. No. Nie ogarniam, co się dzieje. A! Ry! Zmusiliście mnie do grania Tailsem dlatego? Nieładnie. O, tu coś jest? Niekonwencjonalne drogi, pamiętajcie. Tak dojdę do special stage'u. Kiedy? I przy okazji poziomy mi zajmują miliard lat na znalezienie. Powinienem był wyłączyć limit czasowy. Ja, to mógł być dobry pomysł. Okej. Okay. Raz Minbin Machine. I on jest trudniejszy tutaj. Więc... Mam nadzieję, że nie będę płakał przez to. O-o. Robi się niebezpiecznie. Okej, tak. Jest tak, I guess. Na dobrą sprawę tu nie ogarniam, co się dzieje. Jest tak. No chyba sobie gorzej... Nie, ja sobie gorzej raz. Nie, jakby to nie. Mam pewną strategię, dajcie mi... O, akurat, idealnie. Pyk! Pyk! Świetnie to zrobiłem. Genialnie, legitnie. Okej, przez chwilę się nawet nie patrzyłem na mój ekran, oh boy. To był zły wybór. Okej, teraz tu... O, jest! Udało się! Jej! A teraz możemy tu iść. I myk! Wow. Uff, go wywaliło. Więc teraz... Studio Polis. Ale to by było na tyle, moi drodzy, z tego odcinka. Mam 24 minuty. Zobaczymy się prawdopodobnie jutro, bo planuję robić takie...
dniówki, jeśli chodzi o Manie Plus. Więc no cóż, no. Na razie i cześć! Pa, pa! Chaos! Control!